Witam wszystkich, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek z trybu fabularnego Droga do Sławy w grze FIFA 18. Mamy już za sobą dwie kolejki angielskiej Premier League, przed nami kolejne spotkanie, choć najpierw pewnie jeszcze będziemy musieli rozegrać jakiś trening. I już w poprzednim odcinku udało mi się również osiągnąć ukryty na początku cel, żeby zwiększyć wartość transferową Alexa Huntera do 10 milionów funtów. Po ostatnich występach się to udało. No i teraz, żeby zdobyć 6 punktów w pierwszych 3 meczach Premier League, no to musiałbym wygrać najbliższe spotkanie, bo w tym momencie mam 4 punkty, a więc remis dałby mi 5 punktów, a wygrana 7. Więc zobaczymy, czy to się uda. Nie jest to oczywiście jakaś konieczność, po prostu jeśli się nie uda, to wtedy nie odblokujemy dodatkowego tatuażu, którego i tak przecież nie będę tutaj wykorzystywać. Jednak w garderobie się coś nowego pojawiło. Coś wśród podkoszulek, zobaczymy jaka. Załóżmy sobie ją od razu, bo tak jak ostatnio mówiłem, jak coś nowego zdobywam, to żeby jakieś tam urozmaicenie wprowadzać, możemy sobie zmieniać. I widzę, że nowe buty również dostaliśmy. Zobaczmy jakie. Proszę bardzo. Coś takiego, więc też niech będą na ten najbliższy mecz, nie zaszkodzi. I oprócz tego jeszcze statystyki mamy do rozwinięcia. I tutaj już sobie zobaczyłem, że akurat za 3 dostępne punkty umiejętności mogę poprawić szansę na czyste uderzenie piłki z voleja i posłanie jej do bramki obok bezradnego bramkarza. I dzięki temu, że to sobie odblokujemy, to mi się dalsza część drzewka odblokuje, bo tutaj te 3 umiejętności są poboczne, a ta, jak widzicie, od tej przychodzi drzewko dalej. Więc tutaj jak będę miał punkty, to będę mógł też poprawić odbiór tradycyjny, ale to dopiero w przyszłości. Na razie to by było tutaj na tyle. I następny jest trening, gdzie poznamy, a raczej udoskonalimy podstawy podań i zagramy w głupiego Jasia. Zaczynajmy. Hello, gentlemen. Let's train, yeah? Passing. The gaffer wants our numbers up at the weekend, so I want to see smart decisions and good movement off the ball. Jak najbardziej przyda się to też Hunterowi. Podawaj piłkę do oznaczonych piłkarzy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, tylko że tutaj też mamy zasłoniętego piłkarza. Trzeba na to uważać. Okej. Za każdym razem może być coraz trudniej, w zależności od tego, jak bardzo jest zasłonięty. Ale na razie udaje się. No ale, musiała być pierwsza skucha. Kurczę, no. Muszę troszeczkę inaczej podać, ale na pewno nie tak. Jak tak dalej pójdzie, to kurczę, w ogóle mu nie podam. I patrzcie, no, idealnie prosto w przeszkodę. Dobra, podałem chociaż chyba za tą przerywaną linią, ale jak najbardziej zaliczyło. Bardzo ładnie, no ale niestety ocena nie jest dość wysoka, więc powtórzymy sobie to ćwiczenie. No i udało się za drugim razem, więc kontynuujemy. Gra w głupiego Jasia, nie pozwól rywalom przejąć piłki poprzez podawanie jej do kolegów. Gra w głupiego Jasia, czy gra w dziadka, tak jak było to nazywane w poprzedniej części, wszystko jedno. Zasady gry jak najbardziej znamy, więc ważne jest, aby jak najdłużej utrzymywać się przy piłce, aby nie oddać jej temu zawodnikowi, który tutaj cały czas biega i próbuje nam przeszkodzić. Zwróćcie uwagę, że z każdym kolejnym podaniem dostaję coraz więcej punktów, a gdybym został złapany, gdyby piłka była złapana, przechwycona, to wtedy niestety, ale tych punktów byśmy zarabiali znowu od 100 chyba.
No ale już jest ocena A odblokowana, więc spokojnie. Teraz już tylko śrubujemy wynik. Tylko że widzę, że też ujemne punkty możemy dostawać za przechwycenie. I to nawet zaczynałem od kilkudziesięciu, a nie od 100 punktów, jak mi się wydawało. No ale tak czy siak, zdecydowanie powyżej wyznaczonego wyniku udało się zdobyć. Zobaczmy, jak to wpłynęło na nasze statystyki. Proszę bardzo, kilka tych atrybutów zostało poprawionych, więc możemy kontynuować. Teraz czeka nas spotkanie z Evertonem, w którym gra Wayne Rooney między innymi. Ale zanim się tym zajmiemy, to jeszcze zobaczmy sobie na wpisy. Wracamy do pracy. West Ham w tym tygodniu u siebie, a ze szczególną uwagą obserwować będziemy, jak zagra Alex Hunter. Jak zwykle nasz zawodnik jest w centrum uwagi, zwłaszcza w obliczu tych spekulacji transferowych. Patrzcie, mamy kolejny nowy podkoszulek jakiś. Coś takiego. No to też zostawmy to w tym momencie. I tutaj jeszcze wraz z takimi spodniami. No dobra, niech będą. Też na chwilę, że tak powiem. Później to zmienimy. I buty znowu możemy zmienić. Za dużo się nie nabiegaliśmy w tych, które sobie ustawiłem. Zobaczmy, jakie się odblokowały. Konkretnie te. No dobra, niech będą. Też na próbę. I jeśli to już wszystko, możemy jeszcze ewentualnie zerknąć sobie na tabelę, jak to obecnie wygląda. Everton na 9. miejscu, 1 punkt mniej od naszego zespołu, ale póki co możemy zaczynać spotkanie trzeciej kolejki Premier League. You want to grab yourself a bear blood? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. No niestety, i mam dziwne wrażenie, że niezależnie od naszych występów, byśmy pewnie i tak usiedli tutaj na ławce, że jest to zapewne wydarzenie fabularne, do którego musi dojść. No, już dawno nie zaczynaliśmy jakiegoś spotkania na ławce rezerwowych. Ciekawe, czy w ogóle dostaniemy szansę w tym meczu. Wow, jakie buczenie kibiców na Alexa Huntera. To w związku oczywiście z tymi transferowymi spekulacjami, co? Za chwilę sędzia rozpocznie mecz. Ważna informacja. Alex Hunter na ławce. Czy trener chce w ten sposób coś przekazać? Widać, uważa, że zamieszanie transferowe zbytnio zaprząta myśli młodego piłkarza. Groźnie. Bramka! Ledwie mecz się zaczął, a już piłka w siatce. Nie wierzę. Jeśli były kontrowersje wokół plotek transferowych dotyczących Huntera, to proszę teraz posłuchać kibiców. Już przegrywamy, naprawdę. Ach, strata! Groźnie! Ej! Mamy drugą bramkę! Fatalna gra defensywy, zero komunikacji, to jest ich wina! No bez przesady. Gwizdy kibiców są sfrustrowani po pierwszej połowie, a Hunter nadal na ławce. Naprawdę nic trener nie zmienia? Atakują, chcą ich dobić! W tym ośle jest beznadziejnie, trener załamany! Słuszne pretensje, to katastrofa! Jasny gwint, 3-0! Ale tragedia. Right, Hunter, it's time. Nie można było wcześniej. Here's your chance to win them back, lad. No cóż, w ten sposób nie zamierzamy odejść. Na pewno. I'm not leaving like this. That's the spirit, lad. Pokażmy, że jesteśmy profesjonalistami. Popatrzmy teraz. Na boisko wchodzi Alex Hunter, ale kibice nie powitali go z wielkim entuzjazmem.
Jeszcze niedawno był ulubieńcem trybun, ale plotki o transferze do Realu Madryt zrobiły swoje. Tak, minęły już czasy, gdy piłkarze wiązali się z klubami na całą karierę. Kibice powinni oswoić się z myślą, że zawodnicy przychodzą i odchodzą, więc nie ma sensu trzymać nikogo na siłę. Zresztą z niewolnika nie ma pracownika. Hunter nie powinien zwracać na to uwagi i po prostu robić swoje. Arnautowicz? Hunter biegnie z piłką na bramkę? Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. O kurde, i jeszcze gramy w dziesiątkę. Patrzcie, była czerwona kartka dla jakiegoś naszego zawodnika. Trener, można powiedzieć, że ma dla nas zalecenie, abyśmy doprowadzili przynajmniej do remisu. No kurde, to będzie prawie że niemożliwe zadanie w tak krótkim czasie, ale będziemy się starać, no. Spójrzmy, atak Evertonu. Zostawił za sobą trochę boiska. McCarthy. Długa seria krótkich podań. Taką mają taktykę na dziś. Ma trochę miejsca na strzał. Co tu się wyprawia? To nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Naprawdę nie jest dobrze z naszą drużyną w tym momencie. Tutaj sam Alex Hunter też zbyt dużo nie zdziała w takiej sytuacji. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze karta się odwróci. Sądziliśmy, że będzie to wyrównane widowisko, mamy egzekucję. Inaczej nie da się tego określić, skoro jedna drużyna gra znacznie poniżej oczekiwań. Dobre podanie Alexa Huntera. Blisko już do bramki. No ale come on. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Trochę więcej zdecydowania, panowie. Minęło 15 minut drugiej połowy. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lob... Ależ jest niebezpiecznie w tym momencie, co tu się dzieje? Ofiarna interwencja, strzał został zablokowany. Oczy całej piłkarskiej Anglii skupione są teraz na Alexie Hunterze, który podobno ma przejść do Realu Madryt. Młody zawodnik najwyraźniej zrobił wrażenie na władzach królewskich. Jak na razie jego kariera rozwija się błyskawicznie, ale wielu dziennikarzy zadaje pytanie, czy nie za wcześnie na taki transfer. W obecnym klubie ma ogromne wsparcie i może tu spokojnie podnosić swoje umiejętności. Do tego transfer wiązałby się z wyjazdem za granicę, z dala od rodziny i przyjaciół, co dla młodego chłopaka może być trudne, nie wspominając już o presji grania dla takiego klubu. Prostopadłe podanie i jest niebezpiecznie. Uwaga! Uderzenie w stronę bramki! Jest bramka, godna podziwu postawa, choć przegrywają wysoko, nie złożyli broni. Wydawało się, że w tej sytuacji drużyna osłabiona o bramce może już tylko pomarzyć, a tu proszę, niespodzianka. Bardzo dobrze, że się zmobilizowali i nie stracili ducha walki. Zasłużyli na tę bramkę. Asysta Alexa Huntera troszeczkę może zamknie usta krytykom, chociaż na pewno nie do końca, bo jestem pewien, że krytycy przede wszystkim oczekują od Huntera tutaj bramek, ale też nie jesteśmy cudotwórcami. Odrobić 3 bramki w tak krótkim czasie to jest naprawdę ciężka sztuka. 3-1 to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. I teraz bardzo niebezpiecznie! Na szczęście nasz bramkarz to wybronił. Kurczę, ale było naprawdę nieciekawie. No niestety nie wygląda to dobrze. Everton cały czas atakuje. Ross Barkley. I będzie chyba bramka. Nie wierzę. No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spudłować? Fatalny kiks. Mieliśmy dużo szczęścia, ale kiepsko to wygląda, bo Everton jest przede wszystkim w posiadaniu piłki. A naszej drużynie ta gra dzisiaj kompletnie nie wychodzi. Ja nawet nie mam zbyt wielu okazji do tego, żeby uczestniczyć w jakiejś akcji. Nieczyste zagranie zawodnika Evertonu. Reed. West Ham przesuwa się z piłką do przodu. Teraz Alex Hunter podaje. Strzelaj to. Nie wierzę. No coś niespotykanego. Rzadka sytuacja. Bramkarz włączył się do ataku przy tym rzucie rożnym. Wow, już nawet nasz bramkarz tutaj dołącza. No to uwaga, zobaczymy jak to wyjdzie. West Ham wywalczył rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Za chwilę wznowią z autu blisko pola karnego. Piłka natychmiast trafia na murawę. Aaron Cresswell.
Nieudana akcja. No i proszę, znowu out. Niestety, ale ciągle jakieś straty. Nic z tego nie wychodzi, naprawdę. Hunter przy piłce. Są partnerzy obok niego. Andreaju. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. No i Rooney. Barkley. I bardzo groźna kontra Evertonu. Sami widzicie. No zastanawia się, czy nie strzelać. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Everton rozpocznie od rzutu rożnego. Rooney z rożne... Keane! Ach, sytuacja do uderzenia głową wydawałoby się idealna, a jednak mocno niecelnie. Jak się składał do strzału, już widziałem piłkę w siatce, ale tym razem nie było nawet blisko. No niestety, cudu nie będzie tutaj zdecydowanie. No patrzcie, podanie naszego zawodnika do Alexa Huntera też kompletnie niecelne, w ogóle niedopracowane. Widać, że no źle ta gra naszemu zespołowi dzisiaj wychodzi. Ja naprawdę nawet nie mam zbyt wielu szans na to, żeby tutaj przejmować piłkę. I jeszcze Everton, kurczę, postraszył, ale nasz bramkarz na szczęście to wybronił. Udało się oczywiście odnotować asystę, jedną bramkę strzeliliśmy, ale to oczywiście za mało, żeby myśleć tutaj o jakiejś zdobyczy punktowej. No ale nie zawsze musi być oczywiście kolorowo, też porażki to jest codzienność w futbolu. Na interwencja i znowu mają piłkę. W naszej drużynie taki zimny prysznic się, myślę, przyda. Williams. Gorzej tylko, że będą teraz wszyscy Huntera krytykować za tą porażkę. Mimo, że przecież gole traciliśmy wtedy, kiedy Huntera nie było w ogóle na murawie. A kiedy trafił na boisko, to jednak przyniósł tą asystę. I to za sprawą jego akcji padła bramka. Widzicie sami, Everton, kurczę, często atakuje, no ale to już koniec. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Arbiter zakończył spotkanie, a oni przegrywają. Zastanawiam się, czy stać ich było na inny wynik. Jak sądzisz? Uważam, że nie dali z siebie dziś wszystkiego. Mogli pokazać więcej. Czemu Alex Hunter podnosił ręce do góry, tak jakby się cieszył? To było dziwne. Nie udało nam się ani razu strzelić celnie. Bardziej tutaj dogrywaliśmy, ale tak jak mówiłem, w ogóle rzadko była piłka po stronie Evertonu, znaczy się na połówce Evertonu, żebyśmy mogli brać udział w jakichś akcjach ofensywnych. I tak dobrze, że tą asystę udało się zaliczyć. Jak widzicie, ogólna ocena naszego Huntera jest świetna, prawie 9 na 10. No ale tutaj cudu nie było i nie udało się wyrównać stanu meczu. Ciekaw jestem, jak się w takim razie dalej potoczą losy Huntera i jego odbiór w mediach, czy też wśród kibiców. Zobaczymy. Alex, defeat aside, that must have been a pretty difficult match for you. You've asked for a transfer, the crowd was getting on your back. What was going through your mind when you came onto the pitch? No, w sumie to właśnie, to dopiero jest pierwszy wywiad pomeczowy w tej części FIFA. Osobowość Alexa wpływa na jego relacje z kibicami i menedżerem. No to już wszystko wiemy. Teraz co takiego odpowiemy? Oto jest pytanie. Przede wszystkim chciałem się skupić na odrabianiu strat, na jak najlepszym występie. I just wanted to block out the crowd and get us back into the game. As long as I'm at this club, I'll give 100% in any game the gaffer picks me for. And will this be your last game for the club? You have to ask the club about that. I'm just concentrating on playing, helping the lads get the 3 points whenever I'm picked. Thanks for your time, Alex. Cheers. Tutaj już nawet my nie mieliśmy żadnego wpływu na to, co Alex odpowie na to drugie pytanie. Podsumowanie naszego ostatniego występu. Wartość rynkowa już prawie 10,5 miliona funtów. Ale myślę, że trener też powinien pomyśleć, że jednak zostawienie Alexa Huntera na ławce było złym pomysłem.
No nie chcę mówić, że tutaj to tylko przez to, bo przecież nie wszystko zależy od samego Huntera, ale jednak coś się posypało w grze naszego zespołu. Pomijam oczywiście fakt, że było to wydarzenie fabularne, że przegrywaliśmy te 0-3, no ale wczuwając się w temat, można pomyśleć nad tym, co właśnie myślałby teraz trener w takiej sytuacji. Zanim weźmiemy udział w kolejnym treningu, to zobaczmy, co piszą różni ludzie. Niefortunny występ Alexa Huntera, a Everton bez problemu ogrywa jego ekipę. Chłopak musi się szybko odnaleźć. Czy ja wiem? Myślę, że Alex Hunter tutaj ma wszystko w miarę poukładane, choć jednocześnie na pewno te zawirowania transferowe swoje też zrobiły. No niemniej jednak nie można zapominać o tym, że zdobył tutaj asystę. Wcześniej przecież zdobywał ciągle bramki. Więc troszkę to wszystko zrzuciło się na jego głowę praktycznie w jednym momencie, w bardzo krótkim czasie. A w przypadku tak młodego zawodnika może to właśnie różnie wpłynąć na jego późniejsze poczynania na boisku. Tyle tylko, że nie należy tego oceniać w ten sposób tak drastycznie na podstawie występu, w którym Alex nawet nie miał okazji zbyt dużo zagrać i te bramki straciliśmy, kiedy jednak Alexa nie było na boisku. W każdym razie spadła nasza drużyna na 9. pozycję. Mamy 4 punkty. No ale będzie jeszcze co odrabiać, o ile oczywiście Alex Hunter nadal w tym klubie jeszcze będzie. Na razie na spokojnie weźmiemy udział w kolejnym treningu. It's a lovely day at the office, chaps. Let's get some work done. Czyli na początek rzuty wolne, podstawy rzutów wolnych, strzelek najwięcej bramek, za trafienie celów dostaniesz więcej punktów. No dobra, muszę tylko sobie przypomnieć. Tutaj taktyczny rzut wolny, nowość, przygotowanie. Podczas taktycznego rozgrywania rzutu wolnego możesz zmienić ustawienie wykonawcy względem piłki przy użyciu prawej gałki analogowej. Do celowania służy lewa gałka. Ustal siłę uderzenia przyciskiem kwadrat. Użyj lewej gałki podczas wypełnienia paska, aby nadać piłce rotację. Dobra, lecimy. W poprzedniej części dobrze mi to wychodziło, więc mam nadzieję, że i tutaj będzie tak samo. Okej, troszeczkę za mocno. Muszę na początek tylko wyczuć piłkę. A będzie coraz lepiej. Dobra, teraz spróbujmy nad murem. Idealnie. Jeszcze raz. No myślę, że jeśli nie popełnię tutaj zbyt wielu błędów, to uda się osiągnąć ocenę A. Dobra. Jeszcze troszeczkę jakby nadać większej siły. Teraz za duża rotacja była z kolei. Pięknie, prosto w tarczę. Już mamy ocenę A, więc udało się już teraz. Teraz tą dolną tarczę trafiłem. Też bardzo udanie. Teraz aż za mocna rotacja, nie trafiliśmy w bramkę. No i ostatni strzał przed nami. Prosto w słupek. Okej, ale już dawno ocena A zdobyta. Więc teraz woleję. Pokonaj bramkarza jak najwięcej razy. I oczywiście najlepiej trafiać w tarczę. Zobaczymy. Tutaj strzałka pokazuje, którędy muszę przebiegać. Dobra. Troszeczkę mocniej muszę uderzać. Ach, teraz aż za mocno. Przesadziłem. Kurczę. Bo za bardzo sobie do serca wziąłem to, żeby mocniej uderzać i jeszcze źle na tym w końcu wyjdę. No właśnie. Muszę troszeczkę bardziej się skupić. Nie do końca było to uderzenie z woleja, ale okej. Teraz ładnie, prosto w tarczę. Ach, szkoda, że nie było celnie, bo znowu trzeba w takim razie powtórzyć. Niestety odrobinę zabrakło. Jeszcze raz powtarzamy.
No, uwaga, bo znowu może zabraknąć trochę punktów. Ostatni strzał. Tak jest! W ostatnim strzale się udało, więc mamy. No i troszkę poprawiliśmy, nawet znacznie poprawiliśmy przede wszystkim siłę. To jest bardzo dobra wiadomość. Blimey, Hunter, you ate something different this morning. You were a monster out there. The rest of you, be like Hunter. That's it for today. No i jeszcze pochwała ze strony trenera, bardzo fajnie. And with just 15 hours to go until the transfer window slams shut, we are still awaiting word on whether Alex Hunter's sensational... All right, coming. There he is, Michael Taylor, super agent. Where do I sign? You gotta come with me now. Why, what? Wait, now! Co się znowu dzieje, kurde? Już jakieś kłopoty. Come on, move it! I knew we should have taken the bank break. All right, Michael. You're starting to freak me out. What is going on? We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Serio? Move it! Wait. You saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chancers. No. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs? No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? Trying to save your career. O jasny gwint, no źle to wygląda w tym momencie. You have to understand how damaging this has been to the club. We had no reason to believe the offer wasn't genuine. I sympathize, but we can't escape the fact Alex asked to leave. I'm still 100% committed to this club. I'm afraid the manager begs to differ, Alex. We spoke earlier. He feels you should no longer be a part of the first team squad. Wants you training with the youth team from now on. This boy carried the club on his back last season. The manager's decision is final. Okay, don't sweat it, Alex. We've got other offers on the table and we've got 12 hours to play with. So long as the teams making offers aren't in the Premier League or in a European competition, we'll be happy to speak to them. But we won't sell Alex to a rival. And turn down a fortune? This is now a seller's market. And we're under no pressure to do business unless it's right for us. No niestety, sami się w to wpakowaliśmy tymi pomysłami z transferem. Yeah. Look, I'm sorry for calling at short notice, but I'll give you a call back, yeah? Right, okay. We got until midnight. Something will come up. Źle to wygląda. Naprawdę źle to wygląda. 4 godziny później. Zaraz okienko transferowe się zamknie i nie będzie można żadnych podpisów dokonywać. Nie będzie można przejść do żadnego klubu. I tried. You were the one pushing for this. You were the one who kept telling us everything was gonna be okay. He said all the right things, dropped all the right names. Because of you, my career is down the drain. Let alone any chance I had of being called up to the England squad. I made a mistake. Maybe I wanted it too much. You what? Look around you, Alex. How many superstars do you see on my books, eh? Back in the day, the phone was ringing off the hook, top players wanting to be represented by me. But now, you get old, the big deals, they dry up, you're yesterday's man. I think it's starting to go south with Gareth. I lost control. I needed to get it back. Kurde. I need to matter again. After everything I've done? Didn't matter enough for you? You gambled my career just to get back to the big time. It's not like that. What's it like then? You gotta believe me. I just wanted the best. I'm sorry.
Ale chyba jak najlepiej dla siebie, co? O kurde! Patrzcie, możemy się rozstać już tak po prostu. Nie, wybacz Michael, ale musimy. Musimy się rozejść. Ciężko by mu było już zaufać. We're done. Come on, Alex. We can talk about it. I can make this right. Get out. Look, for what it's worth, it's been an honor representing you. No nie była to łatwa decyzja, zwłaszcza, że mieliśmy ją podjąć przez chwilę dosłownie, bo już się kończył czas. Podejmowanie takich decyzji pod wpływem impulsu nigdy nie jest dobre, ale Michael pokazał, że nie zależało mu na Lexie, a przynajmniej nie tak bardzo jak na własnej karierze. Chciał się wybić jakimś spektakularnym transferem. Taka motywacja nigdy nie jest dobra. Chociaż Alex oczywiście też ma tutaj swoją winę w tym wszystkim. Dad, look, it's not really a good time. You still looking for a new club? Yeah, and a new agent. Just let Michael go. Well, I guess he had it coming. Yeah. Anyway, it's too late now. Well, it's never too late, Alex. Look, Dad, I'm kind of messed up right now. I'll call you back tomorrow. Look, tomorrow's too late for what I've got to say. 5 minutes, that's all I ask. Got someone here who'd like a word. How are you doing, Alex? Javier Gonzalez. I'm sure you remember Sardes. We hear you're looking for a new club. As it happens, we've had bad luck with some injuries. And we're looking to bring another striker on board to help us push for an MLS playoff place. Now, I don't know about you, son, but to me, this sounds like one heck of an opportunity. Okay. If you're interested, we can make it happen. But we're gonna need an answer now. Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. I don't know, Dad. It's just like, with everything going on, it's all happening so fast. It's a chance for a new beginning, son. So, Alex, what's it going to be? Training with the kids? Or coming to the LA Galaxy and reminding the world just how good you can be? To dopiero zwrot akcji. No i tutaj widzę, że chyba nie mamy i tak dużego wyboru pewnie, bo nie dostaliśmy żadnej opcji. Jeśli chodzi o rozdział drugi, to już koniec. Jak sami widzicie, udało się dwa cele tym razem zrealizować, czyli strzelić bramkę w pierwszym meczu nowego sezonu i zwiększyć swoją wartość transferową do 10 milionów funtów. Niestety nie udało się zdobyć minimum 6 punktów w pierwszych 3 meczach. Tak naprawdę, żeby to zrobić, musiałbym dwa pierwsze spotkania wygrać, bo ten trzeci mecz, no to praktycznie misja niemożliwa była, żeby wyjść ze stanu 3-0, na 4-3 dla nas. Trzeba by było 4 bramki strzelić pod koniec meczu tak naprawdę. No a wiadomo jak było, że w tym drugim spotkaniu walczyliśmy z Manchesterem United na wyjeździe, więc też było bardzo ciężko o 3 punkty i jestem zadowolony z punktu, który udało się tam wywalczyć. No i tak jak mówiłem, nie zawsze oczywiście wszystko będzie wychodzić. A nagroda w postaci tatuażu niezbyt i tak mnie interesowała. Także odblokowano nagrodę FIFA Ultimate Team. Ale jeszcze wracając do Alexa Huntera, no teraz nie ma i tak za dużego wyboru, bo klub postawił nas pod ścianą, wiedząc, że Alex tak bardzo chciał opuścić West Ham United, co mi się też nie do końca podobało, ja wam o tym mówiłem już wcześniej. Nie powinien się tak spieszyć z opuszczeniem klubu, zwłaszcza, że nie było rzeczywiście konkretnych ofert, a jak się okazało, też ta oferta Realu, która nawet jeśli by była prawdziwa, to i tak bym nie radził Alexowi tam przejść, ale w dodatku okazała się oszustwem. I Alex został na lodzie, bo klub, który uznał, że Alexowi już nie zależy, zesłał go do drużyny młodzików, gdzie drużyny młodzieżowej, gdzie tak naprawdę no, nie ma miejsca na poważną piłkę. Tam oczywiście może grać Alex, ale to już nie to samo co występy w pierwszej drużynie. Więc jeśli chce nasz zawodnik odgrywać jakąś jeszcze istotną rolę, no to musi przejść do amerykańskiej ligi MLS, co mi nie do końca, szczerze mówiąc, pasuje.
tak średnio mi się widzi przechodzenie do tej amerykańskiej ligi, no ale jako, że nie mamy wyjścia, to zawsze będzie okazja, żeby poznać coś nowego, bo rozgrywki w Stanach Zjednoczonych to naprawdę coś zupełnie innego niż w Europie. No i cóż, może to będzie jakiś nowy start w karierze Alexa Huntera. Naprawdę się zrobiło bardzo ciekawie. I teraz te zmiany sprawiły, że to tata Alexa Huntera będzie agentem naszego bohatera. A może to jest i jakiś dobry zwrot akcji, bo jakby nie patrzeć, może to pozwoli nieco się zbliżyć Alexowi do własnego ojca. Trzeba też trzymać kciuki, żeby jakoś tam się im układało. A jeśli nie, to pozostaną jedynie czysto zawodowe relacje. No to co? W takim razie ja się teraz z wami pożegnam. Opuszczamy najwyraźniej angielską ligę. Cele? Nowy wygląd? Rozegraj spotkanie w nowej fryzurze. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie zmienimy. I wprowadź LA Galaxy do playoffów Pucharu MLS. Więc przechodzimy właśnie do Los Angeles Galaxy, czyli do tej drużyny, z którą graliśmy w turnieju przedsezonowym. No, to jest też dobra informacja, bo to jest czołowa drużyna amerykańskiej ligi, więc nie przechodzimy do jakiegoś średniaka. Tyle tylko, że, no tak jak mówiłem, rozgrywki amerykańskie różnią się od tych europejskich. Nie są aż tak prestiżowe jak europejskie. Bardziej tam przechodzą jakieś już uznane gwiazdy, które kończą karierę często w Ameryce, zarabiając krocie. Dla młodego piłkarza, no cóż, w sytuacji Alexa Huntera może to być jakaś okazja, żeby się odbudować. Ja na razie wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o tych zawirowaniach w fabule. I zostawcie kciuka w górę, jeśli materiał wam się podobał. A my usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!